W Akwazdroju i na innych obiektach sportowych w mieście, ferie z Akwazdrojem, ferie w Wałbrzychu na sportowo. Gorąco zachęcamy młodych adeptów sportu, naszych uczniów do tego, aby spędzali czas właśnie aktywnie, aby spędzali czas na obiektach sportowych, mniej przed komputerem, mniej przed telewizorem. Oferta jest bardzo bogata, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Są turnieje piłki nożnej, są turnieje koszykówki, siatkówki, są zajęcia indywidualne, zajęcia sportu walki na hali lekkoatletycznej, zajęcia lekkoatletyczne na tej hali właśnie, zajęcia fitness dla dziewcząt. Codziennie jest naprawdę bogata, szeroka oferta, zajęcia w skate parku, do którego zapraszamy. Oczywiście zapraszamy na basen, do Akwazdroju, zapraszamy do pogrania w tenisa stołowego, badmintona. Naprawdę każdy może znaleźć coś ciekawego. Zapraszam na stronę internetową akwazdroj.pl. Tam wszystkie informacje, terminy, miejsca. Praktycznie wszystko jest za darmo. Trzeba mieć tylko zgodę, takie oświadczenie, zgodę rodzica na uczestnictwo w zajęciach aktywnych, zajęciach fizycznych, że młody człowiek może. My z chęcią przyjmiemy i no, dajemy warunki do tego, aby właśnie spędzać czas na sportowo, spędzać czas aktywnie. Panie prezesie, wielką popularnością w trakcie wakacji cieszyły się wśród i rodziców, i dzieci półkolonie. W trakcie ferii są półkolonie? Tak, mamy półkolonie, dwa turnusy tygodniowe. Pierwszy turnus zaczął się, dwie grupy uczestniczą. W przyszłym tygodniu jeszcze są miejsca, czyli gdyby ktoś chciał się zapisać, to zapraszamy. Stała opieka, zaczynają dzieci od 8 rano, posiłki, ciekawe zajęcia, basen. Są to półkolonie z językiem angielskim, czyli z jednej strony trochę nauki, ale takiej nauki nie jak w szkole, tylko takiej właśnie bardziej praktycznej, bardziej zabawowej formie przy różnych zajęciach aktywnych oraz wycieczki, zwiedzanie atrakcyjnych naszych miejsc, naszego miasta. Także jeśli jeszcze ktoś nie wie, co jego pociecha miałaby zrobić, to zachęcamy. Dzieci takie od 1 do 4, 5 klasy mogą w tych feriach, w tych półkoloniach uczestniczyć.